Spadające kolorowe liście z drzew to oznaka nadchodzącej jesieni. Z tej okazji w Kątach Opolskich zorganizowano po raz pierwszy Herbstfest, czyli festyn jesienny. Wyszliśmy z pomysłem, aby zakończyć jakoś wspólnie ten rok, to lato, z tego względu, że nie mieliśmy w tym roku festynu letniego, dlatego zdecydowaliśmy na taki mały festyn jesienny. Uczestnicy festynu mogli degustować zupę dyniową, poncz oraz poruszać się podczas jesiennej dyskoteki. Poncz jest sokiem pomarańczowym z przyprawami korzennymi, z pomarańczą świeżutką. I to się wczoraj już gotowało. Najpierw trzeba było tą dynię pokroić, ugotować, przecedzić, potem dolać soczek i to się pyrkoli. Potem dolewa się czegoś mocniejszego, nabiera mocy i znowu się pyrkoli i potem można już spożywać. Dynie, te Hokkaido, nie? Pokroić, ziemniaki, cebulę do garnka gotować. Jak będzie miękkie, spirować, dodać gewyrce, dodać pieprz, sól, przyprawy i dodać serki topione, proszę panią. Największą atrakcją jednak okazał się konkurs na najbardziej oryginalne wykrojenie dyni. Dzieciom nie brakowało kreatywności oraz nowatorskich pomysłów. Wezłam farby, dynię, drut, zrobiłam jedno oko, pomalowałam. Najtrudniejsze to było jakby zczepić tą głowę z tym brzuchem. Co jest na waszych dyniach? Kot i nietoperze. A ja nie wyklejałam, ja tylko robiłam. Naklejałam na to, na dynię. Muszę powiedzieć, że moje córy ukradły mi z ogródka dwie moje najlepsze dynie i przerobiły je właśnie na ozdoby. Herbstfest był ostatnią okazją do integracji oraz zabawy na świeżym powietrzu w tym roku w Kątach Opolskich.